Witajcie kochani na Wdzięcznym Sercu i w kolejnym odcinku Wielkiego Postu od Narzekania. Mamy nowy tydzień, poniedziałek i wkraczamy w ten nowy tydzień z wdzięcznością. Choćby na razie z wdzięcznością na ustach, to wierzę, że z czasem również ta wdzięczność wypełni Twoje serce. Jeżeli będziesz wierny temu słowu w każdym położeniu, dziękujcie. Jeżeli jest wśród nas ktoś nowy i zastanawia się, co to za piękne miejsce, to znajdujemy się w Oblackim Centrum Edukacji i Kultury w Gdańsku. Jeżeli chcielibyście wesprzeć dzieło Wdzięcznego Serca i konkretnie powstawanie projektu Wielki Post od Narzekania, możecie to uczynić poprzez Patronite. Wczoraj mówiliśmy o tym, jak bardzo Bóg kocha każdego z nas, każdego z osobna. I dzisiaj chciałabym powiedzieć o takim pierwszym i najważniejszym dowodzie na Bożą miłość. I przeczytamy sobie list do Rzymian, 5:8. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Nie wiem, czy zastanawiasz się nad tym na co dzień, albo czy w ogóle kiedykolwiek się nad tym zastanawiałeś, że Jezus umarł na krzyżu dokładnie za ciebie. Miał w swoim sercu, w swoich myślach twoje imię. Myślał o twoim życiu, o twoim istnieniu. Wiedział, że to, co teraz robi, robi właśnie po to, żeby twoje życie było szczęśliwe i pełne obfitości. I Jego miłość jest od zawsze na zawsze. Jego miłość jest odwieczna i na wieki wieków. Ja powiem Wam szczerze, że dopiero od jakiegoś czasu czuję, że tak głębiej wchodzę w tą prawdę i ją poznaję. Myślę sobie, że takim chyba najważniejszym powodem do wdzięczności Bogu właśnie podczas Wielkiego Postu i to Wielkiego Postu od Narzekania jest właśnie podziękowanie Panu Bogu za to, że umarł za Ciebie na krzyżu. Bo tak jak czytamy w liście do Rzymian, Bóg okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że umarł Chrystus na krzyżu. I mimo tego, że mówimy tutaj o czymś, co wydarzyło się ponad 2000 lat temu i jest to napisane w czasie przeszłym, że Chrystus umarł na krzyżu, to czytamy, że Bóg teraz okazuje nam swoją miłość właśnie przez to wydarzenie sprzed 2000 lat. Czyli jest to czas teraźniejszy. Bóg w tym momencie kocha Ciebie właśnie poprzez tą prawdę o krzyżu. Dzisiaj możesz zastanowić się nad tym, czy w ogóle byłbyś na tym świecie, gdyby nie to, co Jezus zrobił dla Ciebie? Jakbyś się czuł, jakbyś funkcjonował, jakby wyglądało Twoje życie, gdyby Chrystus nie przezwyciężył grzechu i wszelkiego zła właśnie na krzyżu. Tak więc podziękuj dzisiaj i nie tylko dzisiaj, bo myślę, że jest to świetny pomysł na praktykowanie wdzięczności przez cały Wielki Post. Podziękuj Bogu za to, że umarł za Ciebie na krzyżu. Dlatego Panie, my dzisiaj uwielbiamy Ciebie w tym, co zrobiłeś dla nas na krzyżu ponad 2000 lat temu. Dziękujemy Ci, że choć zrobiłeś to dla każdego z nas, to Ty jesteś Bogiem, który buduje indywidualną relację, który pamięta o każdym z nas z osobna, który kocha i skupia swoją uwagę na każdym swoim dziecku. I Panie Boże, dziękujemy Ci, że Twoja miłość jest właśnie tak indywidualna. I że to, co zrobiłeś na krzyżu, zrobiłeś konkretnie dla każdej osoby dzisiaj, która tego słucha i dla wszystkich na tej ziemi. Panie Boże, bądź uwielbiony, dziękujemy Ci, że umarłeś za nas na krzyżu. Niech ta prawda przenika nasze serca, niech ta prawda przypomina nam się, niech krąży po naszych umysłach. Panie Boże, spraw, byśmy przyjęli tą prawdę, jeżeli jeszcze nigdy wcześniej tego nie zrobiliśmy. I niech ona przemienia nasze życie. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Do zobaczenia już jutro, a jutro kolejny wyjątkowy gość, który powie nam, jak w praktyce odwołuje się do Bożej miłości.
Do zobaczenia o 6 rano.